program wpisuje się absolutnie w strategię właśnie Skarbu Państwa. Widzę potężną szansę na rozwój firmy. Oczywiście pomoże, będzie się dzięki Lotosowi znakomicie rozwijać. To widać, to słychać, to czuć. Nowe miejsca pracy, rozwój, ekspansja. Komisja Skarbu Państwa na czele z jej przewodniczącym Tadeuszem Maziewiczem odwiedziła grupę Lotos S.A. Stronę rządową reprezentował Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Minister, parlamentarzyści i samorządowcy spotkali się z zarządem i kierownictwem koncernu prezentującymi program Efektywność i Rozwój 2013-2015, który wesprze realizację strategii spółki. Czym jest sam program? To poprawa jakości funkcjonowania tego układu aktywów, które są dzisiaj w grupie Lotos, rekonstrukcja tych układów, skupienie się na działalności podstawowej i rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów, to rozbudowa dalsza rafinerii w sensie pogłębienia przerobu ropy naftowej, więc koksowanie, ale również pomysł na dobudowanie części petrochemicznej, to realizacja programów rozwojowych sieci detalicznej i tradingu. Uważamy, że właśnie takie położenie akcentów to jest coś, czego grupa oczekuje, jeżeli chce być graczem ważnym nie tylko w rozumieniu Pomorza, ale całego kraju i naszego regionu w Europie. Dzisiaj patrzę z optymizmem też na kolejny projekt strategiczny, efektywność i rozwój, bo to jest kolejny taki pomysł Lotosu, żeby nie tylko patrzeć na to, co dzisiaj osiągnęliśmy, co zrobiliśmy, tylko jest patrzenie w przyszłość. Realizacja programu to dla Pomorza m.in. nowe inwestycje, większe wpływy z tytułu podatków oraz nowe miejsca pracy. Jeśli słyszałem dzisiaj, że ten program Efektywność i Rozwój dostarcza nowych miejsc pracy, około 1700 miejsc pracy tylko na Pomorzu. Jeśli powstanie infrastruktura, która będzie zapewniać zwiększenie produkcji, a więc w istocie uzyskanie większych wpływów z działalności, no to oznacza, że oczywiście Pomorze będzie się dzięki Lotosowi znakomicie rozwijać. Grupa Lotos jest znana z tego, że ofensywnie myśli o przyszłości. Widzę potężną szansę na rozwój firmy, na wzmocnienie w tym fragmencie, w którym to wzmocnienie wydaje się najbardziej potrzebne, czyli w tym budowaniu sektora wydobywczego, w dostępie do złóż. W ramach programu Efektywność i Rozwój Lotos zamierza zainwestować w najbliższych latach nawet 8 miliardów złotych. Część tej sumy przeznaczona zostanie na realizację projektów, które w przyszłości mają powstać w Gdańsku. Trzymamy kciuki za grupę Lotos. Myślę, że Komisja Skarbu Państwa będzie w dalszym ciągu wspierała realizowane tutaj projekty.